Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Mniej więcej jakiś tydzień temu w końcu otworzyli granice do Europy, więc w końcu mogę odwiedzić moją mamę i zrobię to dzisiaj. Po raz pierwszy od czasu tego całego wirusa polecę gdziekolwiek samolotem i dzisiaj właśnie lecę do Szwajcarii, końcowo do Zurichu, ale będę miała lot z przesiadką, o czym powiem wam później. Natomiast to, co bym chciała wam pokazać, to to, jak teraz wyglądają lotniska, jak się teraz podróżuje, czy dużo się zmieniło, czy są jakieś problemy i tak dalej, bo sama nie mam pojęcia, więc nie dostałam żadnego maila od Lufthansa, że na przykład, o, tak się przygotuj, albo będą takie i takie akcje, więc pomyślałam sobie, okej, dziwne. I pomyślałam, że zrobię taki research jakby na lotnisku chociażby, więc weszłam na lotnisko Chopina i tam na szczęście była taka ulotka, którą zobaczycie tutaj, tu wam wrzucę. I tutaj w końcu było napisane, co robić jak gdyby na lotnisku, co robić w samolocie, co robić potem po wyjściu z samolotu. Więc bardzo fajnie opisane, czyli na pewno maseczki, na pewno żeby trzymać dystans, na pewno żeby odkażać dłonie i tak dalej. I tylko dzięki tej ulotce tak naprawdę wiem mniej więcej, co się będzie działo, więc chociaż tyle. Dobrze, że ta ulotka jest. Już wiedząc takie podstawy, teraz się biorę i wychodzę. To są moje dwa bagaże. Mam tutaj walizkę Vadera, proszę bardzo, taką piękną, i mój bagaż podręczny. Może się wydawać, że to jest dużo jak na wyjazd do Europy, ale zabrałam tutaj do mamy parę rzeczy, które zostawiła mnie wcześniej, więc jak gdyby tutaj część nie jest moja, tak żeby nie było, że ja tu tyle zabieram i w ogóle. Do odlotu mam mniej więcej 2 godziny, więc zakładam kurtkę i wychodzę. Chodź Vader, ziemię. Okej, pierwsze co zauważyłam, to to, że przede wszystkim jest tu totalnie pusto. Ostatnio jak byłam na lotnisku, to mnóstwo ludzi, no i cały czas gdzieś tam ruch, a tutaj jestem jak gdyby jedyną osobą na razie. Nie ma żadnego innego samochodu. A nie, zaraz, widzę gdzieś tam 3 osoby. Dosłownie po drugiej stronie terminalu widzę 3 osoby, a tak to nie ma żadnego samochodu, więc tak pusto jeszcze w życiu nie widziałam. Natomiast zobaczcie, co tutaj jest. Automat z maseczkami, podejrzewam, że lamy antybakteryjnymi płynami, rękawiczkami. A więc jest woda, są właśnie rękawiczki, maseczki, jakieś płyny, żele dezynfekujące i tak dalej, więc fajnie, można to sobie od razu kupić, jak ktoś na przykład ze sobą nie wziął. Ale ogólnie pustki, słuchajcie. Oprócz pracowników, tak jak mówiłam, tam są 3 osoby jeszcze, ale ogólnie jest tutaj totalnie pusto. Jestem w ciężkim szoku. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo przed wejściem, w sensie nie wchodzi się tak jak normalnie, tylko jest tutaj taka kolejka na zewnątrz i są odległości co 1,5 metra, ale na szczęście tłumów nie ma, bo bym się bardzo zdziwiła, jakbym musiała stać jeszcze w takiej kolejce na zewnątrz. No dobra, więc na lotnisku, słuchajcie, też jest totalnie pusto. W ogóle czuję się, jakbym nie wiadomo w jakim miejscu była. Jeszcze nigdy nie było tutaj tak pusto i tak cicho. Prawie wszystko jest zamknięte. I w ogóle ci panowie za mną, tych dwóch panów, mierzyło mi temperaturę na wejściu. W sensie, jak się wchodzi przez drzwi, o, jak widzicie, to tutaj się staje na linii i mierzył wam temperaturę na odległość. Trzeba pokazać bilet, bo jak gdyby nie można wchodzić na lotnisko, jak się nie leci. Czyli na przykład, jakbyście chcieli z rodziną przyjść i się pożegnać, a rodzina nie leci, no to nie może. Więc tak to wygląda. Teraz muszę zobaczyć, gdzie ja w ogóle mam oddać mój bagaż. Jestem w ogóle, naprawdę jestem w takim ciężkim szoku, co to się dzieje, serio, po prostu jakby jakaś apokalipsa była. Zwykle te wszystkie tablice są zapełnione, a teraz jest dosłownie tylko jedna, więc liczba lotów jest totalnie ograniczona. Tutaj też 1,5 metra do check-inu. Prosimy o niegłowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu. Serio, spójrzcie, no jest po prostu 6 osób. Co tu się dzieje? Dawaj, Vader, jedziemy do mamy. A więc przy odprawie, jak ja byłam, to dosłownie 5 osób. Tutaj w ogóle wszystko zamknięte. I pustki. Naprawdę, nie wiem, czy wy kiedykolwiek coś takiego widzieliście. Tutaj jest jedna odprawa, a w zasadzie jest security check jeden. Tam jest drugi, nawet nie wiem, czy jest otwarty. No po prostu hit. Co najmniej jakby była 3 w nocy. Teraz weszłam na security, ale tu nie można nagrywać, więc dajcie mi chwilę, ja się odczekuję i zaraz do was wracam. Już przeszłam security i po raz pierwszy w życiu doświadczam tego, że jest więcej obsługi na lotnisku niż ludzi. Ja tutaj widziałam 4, która w ogóle ze mną była w całym tym rejonie jakby kontroli bagażu. Więc powiem wam, że to jest naprawdę mega dziwne doświadczenie i szczerze mówiąc, ja w ogóle myślałam, że powinnam przyjechać wcześniej, bo mogło być jakieś obostrzenia, że się będzie gdzieś tam długo stało, tu będą kontrolować i tak dalej. A okazuje się, że przeszłam to najszybciej w życiu, bo w ogóle nie musiałam stać nawet sekundę nigdzie. Przyjechałam, jak miałam
miałam 1,5 godziny do odlotu i całość zrobiłam w 15 minut. Całość, łącznie z oddaniem bagażu, przejściem, nagrywaniem dla was i tak dalej, więc no, mam trochę czasu, że przyjdę po pustym lotnisku, pokażę wam, jak to dalej wygląda. Na przykład duty free, proszę bardzo, pusty, jedna osoba. A tak poza tym to nic. I tylko obsługa. Tak jak mówiłam, więcej obsługi niż ludzi. Szybko. Nic tu się nie dzieje, słuchajcie. Tu pozamykane, tu niby jest otwarte, ale i tak nikogo nie ma. Tu pozamykane. W ogóle co to jest? To jest akurat pan z obsługi, więc też nie podróżujący. Nie no, hit, po prostu spójrzcie na to. 3 osoby z tej strony. Nikt z tej strony. Z podróżujących. What? What? Pewnie będę jeszcze to mówić wielokrotnie, ale naprawdę, co tutaj się dzieje w ogóle, jak to lotnisko wygląda, jak bardzo jest ciche. Teraz nic nie słychać, ani muzyki, ani komunikatów, ani ludzi jakichś, wiecie, krzyczących i tak dalej. Jest po prostu tak cicho, że wydaje mi się, że wszyscy, którzy są teraz na tym lotnisku, słyszą, jak dla was nagrywam. Po prostu ciężki szok. Szkoda, że nie widzicie mojej mimiki twarzy teraz przez tą maseczkę, ale naprawdę, no, za mną też są 4 boardy, które zawsze są wypełnione i teraz znowu tylko jeden. No, co tu się dzieje? Jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie Zurichu i już wam mówię dlaczego. A to dlatego, że liczba lotów jest bardzo mocno ograniczona i jest ich o wiele mniej niż normalnie. I na przykład, owszem, były bezpośrednie loty do Zurichu, bardzo ograniczone właśnie, jak wspomniałam. Natomiast, kiedy normalnie jak leciałam do mamy, to załóżmy, że one kosztowały tak, nie wiem, 800-900 zł w dwie strony, to teraz kosztowały chyba 1700 w dwie strony właśnie, bezpośrednie, więc pomyślałam sobie, nie no, do mamy. 2 godziny lotu za tyle kasy, więc zobaczyłam, że są właśnie połączenia także z jedną przesiadką i wtedy ja tą przesiadkę będę miała we Frankfurcie i wtedy cena lotu to już było chyba 600 zł w dwie strony z bagażem rejestrowanym, więc po prostu idealnie, no za 600 to już spoko, to już można lecieć do mamy z bagażem. Niestety zamiast 2,5 godzin będę łącznie w podróży około 6, natomiast to i tak, no 6 godzin to nie jest najgorzej, a przynajmniej za 600 zł, a nie za 1700, więc tak, dzisiaj będę miała podróż. Pierwszy przystanek? Frankfurt. A tutaj nadal pustki, idę dalej do swojego gate'u, wszystko pozamykane, jeden samolot stoi. Tak to wygląda, proszę państwa. Słychać po prostu szum klimatyzacji, a nie ludzi. Tutaj z tych wszystkich knajp otwarty tylko mak. Okej, okay, dotarłam do mojego gate'u 37 do Frankfurtu i nawet są już jacyś ludzie. Jak widać, jest ich więcej niż na całej reszcie lotniska. Natomiast jak na odlot za godzinę, to i tak jest mało. Ogólnie to zastanawiam się, czy samolot będzie nawet w połowie zapełniony, bo w teorii powinny być takie obostrzenia, że nie można obok siebie siedzieć, więc na pewno biletów było sprzedanych mniej, ale nie wiem właśnie, ile dokładnie będzie osób, więc to też postaram się wam pokazać. Natomiast na razie, niech ja szybko policzę, 2, 4, 6, 8, 10, na razie jest tak około 22 osób. No ale tak jak mówię, jest jeszcze godzina do odlotu, więc dajmy jeszcze trochę czasu. A tak w ogóle to zauważyłam, że przez tą maseczkę aparat mi gubi ostrość, więc przepraszam was bardzo za to, ale on gdyby łapie twarz, a że mam połowę zakrytą, to wiecie, przypały. Powiedziałam wam, że przeszłam przez cały proces jak gdyby oddawania bagażu, przez całe security i tak dalej w 15 minut, ale okazało się, że źle policzyłam. Tak naprawdę to było niecałe 10 minut, po prostu źle spojrzałam na zegarek. Niecałe 10 minut od wejścia na lotnisko, w sensie ogólnie od dojechania Uberem do skończenia security. Więc w ogóle ja nie wiem, mogłam przyjechać dosłownie 1/2 godziny przed lotem i tak bym zdążyła, więc polecam. Tak w ogóle to rozmawiałam jeszcze właśnie na security z panią, bo było po prostu o wiele więcej obsługi niż ludzi, których oni obsługiwali, więc mówiłam, że właśnie, kurczę, chyba coś tak powoli u nich, to życie leci teraz na tym lotnisku. No i właśnie pani powiedziała, że mega, że w ogóle bardzo mało osób, że na razie wszyscy się jeszcze boją latać i powiedziała, że może od lipca się trochę ruszy, ale ogólnie no po prostu ludzie coś siedzą i rozmawiają przez telefony albo grają sobie w gry, bo nie mają co robić, no. Więcej obsługi niż ludzi, którzy podróżują, więc niesamowite. Ale proszę bardzo, tutaj taki stoi odkażysz do rąk, można sobie łokciem czy tam czymś uderzyć i sobie odkazić ręce, więc przygotowali się pięknie. Teraz niestety patrzę, że wyłączyli pojki, ja zawsze sobie leję wodę do mojej takiej wielorazowej butelki, a teraz niestety nie można, więc albo trzeba kupić tutaj w automacie, albo po prostu się nie ma, albo jakąś kawę czy coś, więc to jest słabe. Dowiedziałam się też przy okazji, że oprócz zamkniętych pojek są też zamknięte palarnie, zawsze jak ktoś pali
pali, to będzie miał przypał, jeżeli musi długo siedzieć na ognisku. Ja akurat nie palę, więc mam to gdzieś, ale taka informacja, jakby ktoś palił i się zastanawiał, czy warto, to właśnie palarnie i pojki są zamknięte. Okej, zostało mniej więcej 20 minut do odlotu i widać, że o wiele więcej osób się zebrało, więc nie będzie 20 osób w samolocie, ale i tak wydaje mi się, że będzie mniej niż zwykle. Przejście samo w sobie bez problemu, tutaj za dużo się nie zmieniło, więc w zasadzie zobaczymy, jak będzie w środku. Od razu przy wejściu na pokład dostaje się takie chusteczki do dezynfekcji rąk, każdy dostaje. I na razie z tego co widzę, to ludzie głównie siedzą przy oknach, w sensie pod oknami, a środki są raczej puste. Ale podejrzewam, że są po dwie osoby na rządek, także to siedzenie zawsze jest puste. Zobaczymy jak będzie, jak ludzie wsiądą. Na razie muszę przyznać, że jest lepiej niż myślałam, że będzie do tej pory cały czas, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Everyone is on board, doors are closed. We finish preparations momentarily and then we start the engines. I'll be back for an update during cruise flight. Right now I hope you feel comfortable on board. Please enjoy the flight. And now for takeoff, just a background of this. Piesek z nami leci. Observe all sign follow instructions. No dobra, wylądowałam we Frankfurcie i już byłam wcześniej na tym lotnisku. Jest to jedno z większych i takich najbardziej ruchliwych lotnisk na pewno w Europie. I już teraz widzę, że jest o wiele więcej osób. Jakby tutaj po prostu się ludzie kręcą i to nie tylko z obsługi, ale po prostu jest bardzo dużo też podróżnych. Więc tu już wygląda bardziej normalnie, no ale tak jak mówiłam, to też jest bardzo takie popularne lotnisko. Więc teraz muszę zobaczyć, gdzie mam dojść, żeby złapać kolejny lot. Mamy Zurich A18. Proszę bardzo, tutaj się zupełnie przyjmują, otwarte smoking lunch. Nie tak jak u nas, więc nie wiem czemu tak. Tutaj jakby mam wrażenie, jakby było mniej restrykcji. Może oni po prostu już sobie to wszystko, wiecie, lepiej ogarnęli. Możliwe też, że u nich to już działa dłużej, w sensie to lotnisko jest otwarte dłużej i już sobie porozkminiali wszystko. Ale na razie wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Ale mimo, że jest dużo ludzi, to i tak wydaje mi się, że jest trochę mniej niż zwykle jednak. Ale zobaczcie, tutaj tablice są pełne. Dużo lotów jest. No i proszę bardzo, nawet nie było tak daleko. Przeszłam się może z 5 minut. Ale teraz niestety mam jakieś 2,5 godziny czekania na następny lot, czyli w tym czasie spokojnie bym mogła po prostu już być u mamy. No ale wiadomo, przesiadeczka. Ale w tym czasie zrobię sobie miniaturę do najnowszego filmu. A co tam? No, żeby nie było, że się czas marnuje. Tutaj na przykład jak są miejsca siedzące, to jest oznaczone, żeby właśnie nie siadać obok siebie. W każdym rzędzie jest właśnie taka zielona taśma. No i udało się, miniatura skończona i mam jakieś 20 minut do samolotu, więc idealnie. Zaraz będę wsiadać do samolotu i pierwsza różnica jest taka, że po pierwsze jest więcej osób i to się muszę przemyślić, a po drugie tutaj zwraca się uwagę na to, w sensie ludzie stojąc w kolejce do samolotu, znowu się przesunę, ludzie stojąc w kolejce do samolotu trzymają odległość tak z metr, półtorej, a w Polsce tutaj w ogóle nie było żadnej różnicy, wszyscy stali blisko siebie i w ogóle się tego nie trzymali, a tutaj rzeczywiście tak się idzie, wiecie, trochę dalej od siebie.
I tutaj na wejściu, oprócz tych chusteczek do odkażania, dostaje się jeszcze taki formularz do wypełnienia. Jeszcze się nie przyglądałam, ale wydaje mi się, że to jest taki formularz, który się wypełnia i swoje dane osobowe w razie, jakby się okazało, że było się tą chorą osobą albo coś takiego. Żeby ogólnie można było cię wyśledzić, jak właśnie się okazuje, że nie wiem, że jest się chorym albo coś takiego. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam samolot, to tutaj się nie bawią w żadne ceregiele typu nie można siedzieć obok kogoś, bo tutaj są zajęte oba krzesła, że tak powiem, i zresztą w całym samolocie, więc tutaj każdy siedzi obok siebie, tylko dostaje się karteczkę, żeby sobie wypełnić, że się zdrowa czy coś. No ale na szczęście lot jest krótki, będzie niecała godzina, więc... Herzlich willkommen in Zürich, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt. No to właśnie wylądowałam w Zurichu i to lotnisko jest zdecydowanie mniejsze niż lotnisko we Frankfurcie. Na tym lotnisku też już byłam. O, tutaj widzę, że grubo z włosami. W ogóle tutaj jak patrzę na tablicę odlotów, to też jest dosyć pusta. Troszeczkę bardziej to przypomina Warszawę niż Frankfurt, ale idę dalej. Teraz akurat będę już odbierać bagaż i widzieć się z mamą, bo mama na mnie będzie czekać, więc pokażę wam, jak wygląda reszta lotniska. Na razie ogólnie jest dosyć pustawo. Tutaj idą tylko ludzie, którzy w zasadzie byli ze mną w samolocie. Nie widziałam tego głównego obszaru lotniska, ale i tak wydaje mi się, że jest bardziej pusto niż zwykle. Jest lepiej niż w Warszawie, to na pewno... Znaczy lepiej, więcej po prostu osób niż w Warszawie, natomiast o wiele mniej niż we Frankfurcie. A teraz tylko odebrać bagaż. Okej, mam moją walizkę i możemy teraz ruszać szukać mamy. Jest i ona, proszę bardzo! Wiedziałam, że będzie czekać. Dzień dobry. Co to za piękne kwiatuszki takie? Zagródka? Zagródka? No. No proszę. Widzicie, mówiłam, że będzie czekać na mnie. Więc kwiatuszki, zagródka dla mamy. I co ty tu jeszcze masz dla mnie? Co to? Czereśnie. Ojej, czereśniki, mama wie, że ja kocham czereśnie. Najlepiej, dziękuję. Na dojazd do domu, żeby wyjeżdżamy teraz z mamą z Zurichu i jak pamiętacie, w Polsce było dosyć chłodno i padało, a tutaj mamy 32 stopnie, proszę bardzo. No to ja rozumiem lato, jak ta lala. Lato jak lato. Dotarłam bezpiecznie do domu mamy i teraz krótkie podsumowanko. Więc jak sobie wszystko przemyślałam, to ogólnie widać różnicę na każdym z lotnisk, ale na tym właśnie polskim była największa różnica widoczna, to po prostu kosmos. Natomiast o dziwo nic nie jest ani trudniej, ani dłużej, a nawet bym powiedziała, że jest szybciej, bo tak jak właśnie wam mówiłam, poniżej 10 minutów od wyjścia z Ubera do gate'u. Więc dla mnie to było super, szkoda, że tak nie zostanie. Ale ogólnie mam nadzieję, że podobał się wam ten film i że teraz już wiecie, jak to wygląda w tych czasach trudnych. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Widzimy się w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie wybrać któryś z tych filmów po prawej, proszę bardzo, jeden z dwóch. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest karygodne, to możecie nadrobić klikając tutaj na górze. O, i jedzie pociąg.